tutaj mamy sobie pościg policyjny, gdzie trzeba uciec bębką. Musimy wziąć skrzynię i prawdopodobnie ją gdzieś dowieźć. Tutaj musimy przejechać przez checkpointy i już. Coś podobnego mieliśmy w The Crew, pamiętacie? Że trzeba było wziąć jakąś tam skrzynię i dojechać w wyznaczone miejsce. To jest bardzo podobne, a jednocześnie bardzo fajne. Jak możecie sobie zobaczyć, jest tutaj BMW, mamy ścigające nas radiowozy, Dodge Charger bodajże. Efekt prędkości, jak widzicie, jest bardzo fajny, ale znowu te akcje z rozwalaniem samochodów. Mam nadzieję, że będzie można tę opcję wyłączyć. Chociaż jak właśnie grałem w tę wersję gry, a grałem bardziej offroadowym samochodem niż takim szosowym, bo bardzo mi zależało na tym, aby przetestować offroady, no to powiem wam, że jak zderzaliśmy radiowóz, czasami niszcząc go, no to nie było za każdym razem tej animacji niszczenia radiowozu. Więc nie wiem dokładnie, jak to tutaj będzie wyglądało w tym NFS-ie. Chyba to jest na takiej zasadzie, że można to jakoś wyłączyć albo zmniejszyć częstotliwość tych akcji. Natomiast możecie pewnie zauważyć, że efekt prędkości jest bardzo fajny i będziemy czuli naprawdę, że jedziemy te 120... Teraz jedziemy 120 mil na godzinę, więc trochę więcej niż 120 km na godzinę. Ale jednak ten efekt prędkości jest na tyle fajny, że można się poczuć troszeczkę, że te samochody jeżdżą bardzo szybko, ale jak wiemy, i tak w tych nowych grach wyścigowych samochody poruszają się dosyć wolno. To nie ma specjalnie znaczenia, ważne, żeby się nam fajnie i przyjemnie grało. Na przykład w Forzie Horizon 3 mamy zajebisty efekt prędkości, a też te pojazdy poruszają się fizycznie bardzo wolno. To nie ma jakby wielkiego znaczenia. Ważne jest to, że jeździ się nam przyjemnie. I tutaj widzimy, że wszystko się po bokach fajnie rozmywa, mi się to bardzo podoba. Przypomina mi to troszeczkę, nie wiem, efekt prędkości z Need for Speed'a Pro Street'a albo z Need for Speed'a The Run'a. Tak, jeśli chodzi o kolorystykę tej gry i taki klimat, czuję się tak troszeczkę jak w The Run'ie, nie wiem jak wy. Z tym, że tutaj oczywiście mamy do dyspozycji otwarty świat i będziemy mogli po nim sobie jechać, gdzie nam się podoba, a ten świat jest naprawdę duży, spory. Moim zdaniem większy niż w Need for Speed Rivals. Ale też mamy jakieś tutaj górzyste miejsca, mamy pustynne miejsca, które można sobie odwiedzić. I teraz to jest właśnie jazda tym BMW. Mam jeszcze drugi gameplay, który chcę wam zaprezentować. To była jazda, tutaj mamy jakieś speed karty do wyboru, gdzie możemy pewnie wybrać jakieś tam części ulepszające. Na drugim gameplayu z kolei jest jazda samochodem offroadowym. I to jest tyle ciekawe, że pierwszy raz mamy w Need for Speedzie możliwość jazdy samochodem terenowym. I to wygląda sobie tak. Do dyspozycji była BMW, znowu, bo na tamtym wyścigu też było, czy tam ucieczce przed policją też było BMW. No i tutaj mamy BMW terenowe, przerobione na teren. Być może tym samochodem będziemy mogli też jeździć sobie po normalnie szosie. Będzie można zrobić odpowiedni tuning do tego. Opcje tuningowe oczywiście będą bardzo rozbudowane w tym NFS-ie. Mówi się, że albo na takim samym poziomie, albo lepsze niż w Need for Speed 2015. I jeśli chodzi o prowadzenie tego samochodu, pewnie jak oglądacie ten gameplay, to wam się wydaje, że jest to zawieszenie takie bardzo miękkie, że samochód podczas gdy wchodzimy w jakiś tam drift, albo gdy wjeżdżamy na offroad, wydaje się, że będzie fajnie tłumił te wszystkie nierówności na drodze. No i powiem wam, że z mojej perspektywy osoby, która już grała w tego NFS-a i jeździła tą BM-ką, muszę wam powiedzieć, że niestety nie jest tak. Samochód zachowywał się dość sztywno, a to, że on się tak buja podczas jazdy, jest troszeczkę skryptowane i nie będziemy czuli tutaj jakichś niesamowitych, jak wam to powiedzieć, niesamowitych wrażeń z tej jazdy offroadowej. Ja bym powiedział, że po prostu jedziemy tak jak po asfalcie, z tym, że bardziej nam zarzuca dupę. A to, że tam samochodem troszeczkę buja tak na boki i wydaje się, że on jest podatny na te nierówności, że on coś tam tłumi, to jest takie bardziej oskryptowane. No, jest to gra arcade'owa i tutaj raczej byliśmy tego świadomi, że taki zabieg zostanie zaimplementowany, chociaż ja, szczerze mówiąc, miałem gdzieś jakąś taką ukrytą nadzieję, że ta jazda offroadowa będzie troszeczkę bardziej rozbudowana. I pod tym względem jestem troszeczkę zawiedziony, chociaż
trzeba oczywiście sprawdzić wszystkie samochody, które będziemy mieli tutaj dostępne i pewnie będę miał jakąś tam wersję przedpremierową tej gry, to sobie to wszystko dokładnie przebadamy, jak to będzie wyglądało. Więc tak, jeśli chodzi o jazdę offroadową, tutaj nie spodziewajcie się niesamowitych fajerwerków, raczej będzie tak przeciętnie. Ja tutaj bardziej jestem nastawiony na nocną jazdę i rywalizację rodem z Need for Speed'a Undergrounda, gdzie będziemy mogli sobie tuningować takie perełki jak Nissan Skyline R34 czy jakieś inne starsze furki będziemy mogli odrestaurować. To może być niesamowite. A jazda terenowa jest ok, ale no nie jest to nic nadzwyczajnego, z czym będziemy się jakoś tam specjalnie zachwycać podczas rozgrywki w Need for Speedzie, ale moim zdaniem jest to fajne urozmaicenie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym filmie. Zapraszam Was na kolejny. Trzymajcie się, na razie.